Trasy. Razem z Tomkiem będziemy próbowali dziś zdobyć szczyt. Jest około godziny 9. Jest dość późno jak na wspinaczkę. Podwyższyła się temperatura, świeci słońce, więc powoli śnieg zaczyna się w niektórych miejscach suwać, także musimy być dość czujni. Założyliśmy raki, mamy czekane. Mamy również uprząż w razie czego, gdyby doszło do jakiejś sytuacji awaryjnej i trzeba było się ewakuować. Także piękne widoki jak na 22 października. Cześć, jesteśmy już przed ostatnim żlobem na podejściu na Rysy. Tomek mnie kręci, jest ekstra, warunki są bardzo trudne z tego względu, że bardzo wzrosła temperatura, zaczynają się lekkie lawiny, takie śnieżno-kamieniste na tamtej stronie, tam gdzie słońce zaczyna operować na graniach, także musimy się spieszyć. Tutaj w żlebie jest kilka osób, chwilami ześlizgują się bryły lodu. Także całkiem fajnie, że dzisiaj wziąłem kask i gogle, także to nam da takie podstawowe zabezpieczenie. Natomiast zaraz będę musiał wyjąć czekan, bo w razie jakiegoś upadku trzeba hamować czekanem. Sporo osób dzisiaj się wybrało. Piękna pogoda. Zobaczymy, spróbujemy wejść na górę z Tomkiem. Ale się spieszymy, no szybko jedziemy. Pierwszy łańcuch, więc całe przejście było robione na czekanie i na rakach. I jest bardzo piękna pogoda, ale śnieg jest bardzo zdradliwy, musimy bardzo uważać. Także pozdrowienia dla wszystkich. Słuchałem tych gości, co powiedzieć. Rozmawialiśmy się w wiązce. Gratuluję. Lub 2499. Trzymaj kamerę, to im nie sfilmujesz. Spoko. Chyba, że nie wiem, co chcę. Jest okej. Chyba, że nie spadnie. Udało się, jesteśmy na górze. Wspaniała pogoda, podchany całe zazielenione. Tam jakie pola, jak wyglądają. Myślę, że strony słowackiej to jest pustynia, to jest podchany lata, wiesz, 50. No. A u nas to deweloperka. No tam to już wiesz, nie ma gdzie domów wrzucić. A tutaj, patrz, Sahara. No jeszcze powinny być jakieś wody, stawy takie duże. To chyba nie jest babia, co? To nie jest nasze, to jest nie, nasze Słowacji. Nie, tak. Ciekawe, co to za szczyt w oddali. No ale pięknie. Co, tam jest Gerlach? Dobrze mówię? Nie mam pojęcia. To jest chyba Gerlach i Lodowy. Powinna tu być Anka, ona by wiedziała. Ona by wiedziała. Dobra, kończymy filmowanie, bo klisza pęknie. Patrząc
każdy mówi, że był na rysach, a nie był na głównym wierzchołku, to trochę tak za bardzo. No. Czemu? Bo ja sobie tak stoję, nie? Wyciągam telefon, robię sobie zdjęcie. Nie? Jakie robiłem, lekka ląża, no ale taki jest los operatora, trzeba działać. Wszystko dzięki Tomkowi, który bardzo mi pomaga. Idę dalej. Tomek, teraz ty uważaj, ty już wyłącz tą kamerę. Tutaj czujnie, bo tutaj jest dużo wypadków. Kasa stoplona. Latarnia schroniska.